No, jesteśmy, proszę Państwa, na rynku w Olkuszu. Olkusz, miasto srebra, wydobycia ołowiu, miasto ojca Rydzyka, miasto muzeum afrykanistycznego, muzeum regionalnego, a także podziemi, które kryją ciekawą i bogatą historię. I śpieszę od razu z wyjaśnieniami, że to nie będzie film o Olkuszu, bo dzisiaj tak przy takiej aurze, przy takiej pogodzie to nie za bardzo. Trzeba będzie tu przyjechać innym razem i już wtedy na spokojnie pozwiedzać wszystkie muzea. No i przy okazji też, nie wiem, popatrzeć na te zabytki takim bardziej turystycznym, podróżniczym okiem. Dzisiaj to jest na zasadzie przyjazdu, przy pomocy, przy przewodnickiej trasie cioci i tylko tyle. Także będą jakieś migawki, jakieś tam filmiki będą, ale raczej film o Olkuszu będzie filmem o Olkuszu, a dzisiaj to jest tylko takim przejazdem, potem przez Rapsztyn i aż na Pustynię Błędowską. Jesteśmy na starym cmentarzu w Olkuszu, gdzie pochowany jest m.in. pułkownik Francesco Nullo, a także mamy podział na część katolicką i na część prawosławną. Krasnale we Wrocławiu, Pofajdoki w Szczytnie, gwarki Olkuszu opowiadające historię miejsc, koło których się znajdujemy. Tak, na przykład tutaj mamy pozostałości gotyckiego ratusza, ale też kościół, urząd miasta, muzeum, stara synagoga, park miejski. Szukajcie, a znajdziecie więcej.